Obecną imprezę organizuje OSP w Osowej. To już jest 5-letnia tradycja. Zawsze 8 marca, chociaż były inne propozycje na inny dzień, ale po prostu doszliśmy do wniosku, że 8 marca to jest 8 marca i w tym dniu to robimy. Bawimy się, to znaczy bawimy. Przybygra w zespół z Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach panią. Były występy na samym początku dla pani ze szkoły podstawowej z Niwisk. Wrażenia były niezwykłe. Wystąpił u nas The Sunday Singers. To jest zespół a cappella z Kalisza. Przepiękny występ, wspaniały repertuar od Bacha po Niemena, Beatlesów. Myślę, że wszyscy z tego koncertu są bardzo zadowoleni. No a powód bardzo prosty. Dzisiaj mamy 8 marca, czyli zaprosiliśmy panie z Węglewic i z okolic, żeby właśnie miały okazję. A ja dodam, że nie po raz pierwszy. No tak, jesteśmy zaprzyjaźnieni, może nie z całym zespołem The Sunday Singers, ale z dwoma panami, którzy w tym zespole występują. Są to nasi mistrzowie. Dwukrotnie brali udział w naszych projektach. Prowadzili zajęcia warsztatowe dla chórzystów z Gminnego Chóru Biała Góra. To już jest czwarty raz z kolei, trzeci raz tutaj na sali, ze względu na to, że jest dosyć duże grono naszych pań, musieliśmy przejść na salę. Zapewniliście jakieś atrakcje na pewno dziś panią? Tak, było przedstawienie dzieci ze świetlicy, które odbywają się na tym, na świetlicy, które prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubczyna. To już jest tradycja, wasze spotkania, dobrze się bawicie. No Lubczyna z tego słynie, że imprezy się chyba udają. Tak, jak co roku, to już jest czwarty raz z kolei mówiłem, jest duże zainteresowanie naszych pań i to dla pań to robimy. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam, niech żyją nam. A kto? Kobitki z Lubczyny. Wspólnie z paniami tradycyjnie, jak co roku spotykamy się, by świętować Dzień Kobiet. Razem sobie szykujemy to, zapraszamy gości, przyjaciół. Od ilu lat kultywujecie tą tradycję? To już jest tradycja... Długoletnia. Czy jakieś atrakcje dzisiaj specjalne były? Tak, gościłyśmy pana Kazimierza Błaszczaka. Opowiadał nam o wyjeździe na Marsa. Ale podobno kobiety są z Wenus. No to, a mężczyźni z Marsa. Także pasuje. I co pan Kazimierz wam powiedział? No przytoczył nam trochę... o swoim wyjeździe. Lokalna gwiazda odwiedziła was. Lokalna gwiazda nas odwiedziła. Czego wam dzisiaj panowie życzyli? Przede wszystkim uśmiechu, słońca i zdrowia. Kochane kobiety, życzymy wam wszystkiego tego, o czym marzycie i co wam sprawi naprawdę przyjemność, bo przyjemność to jest najważniejsza rzecz i dbajcie tylko i wyłącznie o siebie, o nas nie dbajcie, my sobie poradzimy, w cudzysłowie oczywiście. Wasze święto dzisiaj i postaramy się jak najbardziej to, co potrafimy, jak najbardziej wam umilić to święto dzisiejsze. A wy sobie naprawdę życzycie to, czego byście sobie wymarzycie i czego chcecie. A jaki wasz kawałek najbardziej pasuje do dzisiejszego dnia? Mamy kilka. Na przykład mamy taką piosenkę pod tytułem Hana Hana. Kontrowersyjna. A tak naprawdę to pewnie Kochaj Mnie. Taka trochę romantyczna, z pazurkiem gitarowym i tak i dalej. A jak to leciało? I kochaj mnie.